Grzegorz Miśtal, witam Państwa w programie ZUS bez granic, w którym mówimy o ubezpieczeniach społecznych Polaków mieszkających lub pracujących za granicą. W dzisiejszym programie powiemy o powrotach z emigracji. Jak podaje National Statistics, czyli brytyjski odpowiednik naszego GUS-u, w 2014 roku do Wielkiej Brytanii wyemigrowało 32 tysiące naszych rodaków. 18 tysięcy z nich wróciło do Polski. Co więcej, wygląda na to, że liczba Polaków powracających do ojczyzny będzie wzrastać. Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych szacuje, że Brexit może oznaczać bilet powrotny do Polski dla 400 tysięcy emigrantów. Jak się przygotować do powrotu do kraju? Odpowiedź w dzisiejszym programie. A na początek historia pani Doroty, która wraz z rodziną kilka dni temu wróciła do kraju z Norwegii, gdzie podobnie jak w Wielkiej Brytanii jest duże skupisko Polonii. Pomimo, że Norwegia jest wysoko rozwiniętym krajem, do którego od dawna emigrowali Polacy, nie zdołała powstrzymać Doroty Kaczmarek i jej rodziny przed powrotem do Polski. Tęsknota wzięła górę i kilka dni temu państwo Kaczmarkowie przeprowadzili się z norweskiego Bergen do Gdańska. Mieliśmy po 20 lat. Ten czas, jeszcze z moim narzeczonym, nie mężem, wyjechaliśmy w celu zarobienia na dom. Takie mieliśmy założenie, że dajemy sobie 2-3 lata i wrócimy z powrotem do Polski. Tylko, że no niestety troszkę dłużej się przeciągnęło, bo do 14 lat, także troszkę długo. Mąż ogółem zajmował się budowlanką, jako cieśla, czyli wszystko robił, wykończeniówkę w środku i na zewnątrz. Jakieś tam rusztowania, wszystko ogółem, takie związane właśnie z budową. A później otworzył też swoją firmę budowlaną. Po odchowaniu pierwszych dwójki dzieci poszłam do pracy jako sprzątaczka. Sprzątałam przedszkola, różne sklepy właśnie tam w Norwegii. Później z biegiem czasu zaczęłam już lepiej mówić po norwesku. Już miałam lepsze kwalifikacje, to pracowałam na kantynie jako kucharka. Chyba po tygodniu czy po dwóch tygodniach tego jedzenia norweskiego zaczęłam robić polskie jedzenie typu schabowy, gołąbki, tam różne takie rzeczy właśnie typowo polskie, jakieś tam zupy też polskie typowo, takie jak my tutaj jemy. Bigos robiłam, także byli po prostu, Norwedzy byli w niebozięci. Tak, wszystko no, normalnie, mąż ubezpieczone, dzieci, cała rodzina. Oprócz tego jeszcze mieliśmy prywatne ubezpieczenia, które się wykupuje tak jak w Polsce. Wykupuje się pakiety u różnych ubezpieczeń, dom, zdrowotne, turystyczne też ubezpieczenia na życie, dla dzieci. Wszystko mieliśmy, można powiedzieć, razy dwa. Tęskniliśmy bardzo za krajem. To był praktycznie główny nasz powód zjazdu do Polski. Dlatego, że po prostu no, tam wszystko mieliśmy, tam mieliśmy swój dom, dobrze nam się bardzo finansowo żyło i ogółem dzieci też w miarę dobrze sobie radzili w szkole. Ogółem no, mieliśmy bardzo fajne tam życie, ale mimo wszystko cały czas tam z tyłu głowy mieliśmy takie coś, że musimy po prostu do Polski wrócić, że nawet te pieniądze, które tam się zarabia, nie są warte tej tęsknoty cały czas za krajem. Po ukończeniu mojego zasiłku Dagpenger, tak zwany właśnie po norwesku, sobie po prostu sobie przyniosłam swój zasiłek dla bezrobotnych do Polski na 3 miesiące i po prostu mam czas taki zaklimatyzowania się ogółem w Polsce i zrobię sobie jeszcze dodatkowe jakieś kursy, takie doszkolenia i oczywiście od marca, kwietnia będę chciała do pracy iść. Mój mąż raczej do pracy tutaj nie pójdzie w Polsce z tego względu, że to jest taka duża przepaść między zarobkami, jakie on miał w Norwegii, to można powiedzieć kolosalna przepaść. Więc mój mąż po prostu otwiera sam swoją firmę tak od 1 stycznia i zajmuje się naszymi apartamentami. Myślimy o emeryturze. Ja tak każdemu radzę, naszym znajomym ogółem, że przede wszystkim, żeby zjechać do Polski, trzeba mieć jakieś zapewnienie finansowe. Czyli na przykład jakiś dom, czy jakieś mieszkanie, chociaż żeby mieć bez kredytu, tak? Żeby nie było takich przypadków, jak nieraz się słyszy na przykład w Norwegii, że ktoś pochopnie podjął decyzję zjazdu do Polski z rodziną i na przykład za rok czy za 2 lata musieli z powrotem wrócić do Norwegii, bo się troszeczkę zderzyli się za szybko z rzeczywistością polską, tak? Więc mi się wydaje, że to jakieś takie dobre kroki, jakieś takie po prostu, żeby sobie zapewnić tą przyszłość w Polsce, zwłaszcza bez kredytu.
Zarówno wyjazd na emigrację, jak i powrót z niej wymaga porządnego przygotowania. Nasz ekspert Tomasz Szabliński, naczelnik Wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych ZUS, doradzi, jak zadbać o ubezpieczenie społeczne i co powinniśmy zrobić, żeby nie mieć z nim problemów w przyszłości. Wcześniej jednak zaglądamy na naszego Facebooka. Otrzymaliśmy mail od Jolanty Suchodu ze Szwajcarii. Pisze ona: we wrześniu tego roku obchodziłam 60. urodziny. W listopadzie po ustaniu zatrudnienia złożyłam wniosek o emeryturę. Otrzymałam decyzję przyznającą mi prawo do niej od 1 listopada tego roku. Chcę jednak podjąć pracę, prawdopodobnie w ramach umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym, a dokładniej szwajcarskim. Czy osiąganie przychodów z tytułu zatrudnienia będzie powodowało zawieszenie prawa do emerytury? Czy ich wysokość ma wpływ na decyzję o ich zawieszeniu? Czy powinnam zgłosić fakt podjęcia zatrudnienia? Ciekawe i ważne pytania. Czekamy na odpowiedź. Pani Jolanta nabyła prawo do polskiej emerytury w tak zwanym powszechnym wieku emerytalnym, tak? Czyli z tytułu ukończenia 60 roku życia. Te emerytury nie są uzależnione od dochodów. Dochód osiągany z tytułu zatrudnienia nie wpływa ani na prawo, ani na wysokość tej emerytury. I tu mówimy o dochodach z tytułu zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i tego zatrudnienia wykonywanego za granicą. Tutaj też tak naprawdę nie ma obowiązku informowania ZUS-u o podjęciu tego zatrudnienia, ponieważ ono nie wpływa na tą emeryturę, ale dobrze jest przekazać instytucji ubezpieczeniowej taką informację, szczególnie dlatego, że w przypadku, kiedy w późniejszym okresie pani Jolanta będzie się ubiegać o szwajcarską emeryturę, no może to być istotne w postępowaniu emerytalno-rentowym. Mamy nadzieję, że pani Jolanta jest zadowolona z tej odpowiedzi. Przypominamy, że oprócz Facebooka mogą się państwo kontaktować z nami za pośrednictwem telefonu, skrzynki mailowej oraz Skype'a. Trwa program ZUS Bez Granic. Przygotowanie do powrotu do Polski po dłuższym pobycie za granicą wiąże się z dopełnieniem wielu formalności, które pozwolą na uznanie naszego stażu pracy, zachowanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także zagwarantują transfer przysługujących nam świadczeń do Polski. Lista formalności zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji powracającej osoby oraz od kraju, z którego wracamy do Polski. No właśnie, jakie formalności w zakresie zabezpieczenia społecznego trzeba wypełnić, żeby móc spokojnie wrócić do kraju? No i o czym należy pamiętać, żeby nie stracić uprawnień przysługujących nam w państwie, które opuszczamy? Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy aktywni zawodowo, jeżeli pracujemy, powinniśmy poinformować pracodawcę o tym, że zmieniamy miejsce zamieszkania. Powinniśmy wypowiedzieć umowę o pracę. Powinniśmy zakończyć zatrudnienie. Należy w ogóle pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą całą dokumentację, jaką otrzymaliśmy od pracodawców, z instytucji ubezpieczeniowych, czyli świadectwa pracy, potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, bo to w przyszłości może pomóc przy odtwarzaniu naszego ubezpieczenia w tym państwie, które opuszczamy. Jeżeli jesteśmy świadczeniobiorcą, tutaj też kilka działań powinniśmy podjąć. Przede wszystkim powinniśmy poinformować instytucję ubezpieczeniową, która wypłaca nam świadczenia o wyjeździe. Również tutaj powinniśmy wskazać tą datę graniczną, od której już będziemy zamieszkiwać w Polsce. No i tutaj też powinniśmy poprosić instytucję ubezpieczeniową o wypłatę tego świadczenia do Polski, no i wskazać rachunek bankowy, na który to świadczenie chcemy otrzymywać. W krajach Unii Europejskiej, jak wiemy, funkcjonuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. A jak wygląda transfer rent i emerytur w przypadku osób powracających z państw pozaunijnych? Tutaj możemy mieć dwojakiego rodzaju sytuacje. Ten powrót może następować z państwa, z którymi Polska ma umowę o zabezpieczeniu społecznym, i te umowy, które Polska zawarła na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, z Australią, zawierają regulacje dotyczące transferu świadczeń. Te osoby będą mogły też swoje świadczenia otrzymywać w Polsce, podobnie jak to ma miejsce w przypadku powrotów z państw unijnych. Natomiast jeżeli ten powrót następuje z państwa, z którym Polska nie ma zawartej umowy o zabezpieczeniu społecznym, nie, na przykład z Meksyku, no to tutaj już ewentualny transfer tego świadczenia do Polski może następować tylko i wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo tego drugiego państwa. Powroty z emigracji są ułatwione nie tylko z terenu Unii Europejskiej, ale też z państw, z którymi mamy podpisane umowy bilateralne.
o zabezpieczeniu społecznym. Jednym z takich państw jest Ukraina. My wybraliśmy się na spotkanie z Ukraińcem polskiego pochodzenia, który do Polski przyjechał na studia, a teraz znalazł w Warszawie pracę. Andrzej jest z pochodzenia Polakiem. Mieszkał wraz z całą rodziną w Kijowie. Do Polski przyjechał 6 lat temu na studia magisterskie. Od 4 lat mieszka w Warszawie. Obecnie pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Moja rodzina mieszka w Ukrainie już dość dawno. Część rodziny mieszka na Litwie, że jestem trochę taka rodzina porozrzucona po byłych terenach Polski. Cała moja rodzina jest polskiego pochodzenia, po matce. Tata jest Ukraińcem. Po wchodzeniu ustawy o karcie Polaka, która umożliwiła Polakom na wschodzie właśnie podejmować studia bezpłatne na warunkach obywateli polskich, po otrzymaniu takiej karty zdecydowałem się pojechać do Polski na studia. Studiowałem na Uniwersytecie Szczecińskim turystykę i rekreację. Po skończeniu studiów w Szczecinie przeprowadziłem się do Warszawy, gdzie podjąłem kolejne studia już na Uniwersytecie Warszawskim, studium Europy Wschodniej, studia takie politologiczne. W czasie studiów były prace dorywcze, żeby sobie dorobić do stypendium. Już prawie przed zakończeniem studiów na Uniwersytecie Warszawskim znalazłem pracę w Centrum Nauki Kopernik jako stałą. Trochę czasu mi to zajęło, gdzieś z pół roku na pewno. W Centrum Nauki Kopernik zajmuję się finansami w dziale edukacji. Zarządzam całymi kosztami tego działu. Na temat ubezpieczeń to tym się zajmuje dział kadr, ale wiem z tego, że co roku dostajemy wykaz całych składek. To wydrukowane w papierze, także jestem pewien tego, że mój pracodawca odprowadza składki do ZUS-u. Może nie w pełnej mierze wiem, gdzie te środki tak idą, ale na pewno wiem, że to potem będzie mi pomagało w otrzymaniu emerytury. W przypadku utraty pracy też będę mógł starać się o zasiłek. Ukraina, z której pochodzi nasz bohater, to jeden z tych krajów, z którymi Polska ma podpisane bilateralne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Z jakimi jeszcze państwami Polska zawarła takie umowy? Przede wszystkim z tymi państwami, do których Polacy wyjeżdżali najczęściej, emigrowali najczęściej. Tak? To są Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, ale też mamy umowy z innymi państwami, chociażby z Koreą Południową, z Mołdową, z Macedonią. Aktualnie oczekują na wejście w życie umowy z Turcją i z Izraelem. A czy umowy te gwarantują podobne udogodnienia przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak w przypadku prawa unijnego? Tak, generalnie te zasady umów bilateralnych oparte są na podobnych założeniach jak prawo unijne. Tak? Czyli mamy tam tą zasadę równego traktowania, zasadę zrównania zdarzeń i okoliczności, zasadę sumowania okresów ubezpieczenia, to jest chyba najważniejsza zasada koordynacji, no i oczywiście tą zasadę transferu świadczeń. Ale musimy pamiętać, że zakres przedmiotowy tych umów bilateralnych jest węższy niż prawa unijnego. Dlatego i umowy bilateralne w zasadzie odnoszą się głównie do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków chorobowych. Natomiast nie dotyczą one świadczeń zdrowotnych, też świadczeń z tytułu bezrobocia. Podsumujmy teraz to wszystko, czego się dziś dowiedzieliśmy. Podejmując decyzję o powrocie z emigracji, powinniśmy poinformować instytucję ubezpieczeniową i pracodawcę o fakcie wyjazdu do Polski. Powinniśmy upewnić się, czy przysługujące nam świadczenia z ubezpieczenia społecznego będą transferowane do Polski i powinniśmy wskazać instytucji ubezpieczeniowej rachunek bankowy, na który chcemy te świadczenia otrzymywać. Powinniśmy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które wiążą się z naszym zatrudnieniem i ubezpieczeniem w państwie, które opuszczamy, bo one mogą być potrzebne w sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba ustalania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przyszłości. Jeżeli chodzi o umowy bilateralne, które Polska zawarła z innymi państwami, to tutaj mówimy o umowie z Kanadą, ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą, z Macedonią, z Mołdową, z Ukrainą. I te umowy dwustronne z innymi państwami zawierają podobne regulacje do regulacji unijnych, ułatwiające uzyskiwanie świadczeń z dwóch państw. Zawierają te zasady transferu świadczeń, zasady sumowania okresów ubezpieczenia, no i oczywiście zapewniają równe traktowanie.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Nasz ekspert od teraz jest do państwa dyspozycji. Rozpoczyna dyżur na Facebooku. Proszę go o wszystko pytać. To był nasz ostatni program w cyklu ZUS bez granic. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy państwu rozwiązać problematyczne sytuacje związane z ubezpieczeniami społecznymi. Pozdrawiamy, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.